Jestem zaszczycony i atmosfera festiwalu od pierwszej edycji do dzisiaj jest nadzwyczajna. To, że wszyscy mieszkamy w tym samym hotelu, wszyscy artyści spotykamy się prywatnie, to, że do tej pory miałem dużo możliwości dyrygowania, więc dużo możliwości przebywania, to dodatkowy atut. No a jeszcze to, że studiowałem w Warszawie, pracowałem w Warszawie i takie powroty dłuższe zawsze są szalenie sentymentalne. A sam festiwal jest nadzwyczajny i myślę, że no taki pionierski, który wszystkie właściwie stolice świata w okresie wakacyjnym mają mnóstwo festiwali, mnóstwo możliwości pokazania turystom, szczególnie turystom i ludziom przybywającym z zewnątrz. Nie tylko architekturę miasta, nie tylko to, co najpiękniejsze, ale też dla ducha i zapełnienie wspaniałego wieczoru. Oczywiście, dla mnie to jest jak nowa przygoda muzyczna. Nie był to mój pierwszy kontakt z orkiestrą grającą na historycznych instrumentach. Ta orkiestra jest wyjątkowa, bo właściwie gra repertuar romantyczny, gra Wagnera, gra właściwie wszystkich kompozytorów, tak jak to się wtedy wykonywało. Na strunach metalowych i to jest zupełnie inny styl grania. Natomiast oczywiście wszystkie zasady pozostają te same. Inna jest ekspresja, inne jest budowanie kulminacji, natomiast osiąganie dynamiki w dół. Dynamiki piano, pianissimo jest po prostu sensacyjne i to, czego orkiestra grająca już na współczesnym wyposażeniu, tak to nazwę, nie jest w stanie, może jest w stanie, ale troszkę w taki sztuczny sposób zrobić. Z wieloma muzykami, którzy grają w tej orkiestrze, grają też w innych londyńskich orkiestrach i znamy się od lat. I przy tej okazji no, była to nadzwyczajna przygoda. Dla nich była przygoda grania koncertów Chopina, kiedy to wydaje się szalenie proste, otwierając nuty. Po czym każdy takt jest właściwie w innym tempie i ta atencja. Także dla nich to była też również wyjątkowa przygoda i bardzo się polubiliśmy, bardzo, bardzo się kochamy i mamy też następne projekty.